Bo jeżeli byłaby realna szansa, że Zachód zacznie wreszcie dostarczać Ukrainie pomocy wojskowej o takiej skali, że Ukraina będzie w stanie zbudować siły zdolne pokonać Rosjan, to być może ta gra na czas miałaby sens. Mnie się nie wydaje, żeby Stany Zjednoczone mogły się od Ukrainy odwrócić w taki jakby demonstracyjny sposób. Oni będą wykorzystywani tam, gdzie będzie potrzeba, żeby ich wykorzystywać. Czyli mogą być i w Afryce, i w Europie, i w innych regionach świata. A w Polsce? Świata. W Polsce również, oczywiście. Moim Państwa gościem jest Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj wizytę w Kijowie rozpoczął sekretarz stanu Antony Blinken. Po co on do tego Kijowa poleciał? Bo oczywiście jest jakiś oficjalny przekaz mówiący o tym, że chciał się zapoznać z postępami kontrofensywy ukraińskiej i wzmocnić tak moralnie stronę ukraińską, ale tak naprawdę równie dobrze mógłby się zapoznawać z tymi postępami w Waszyngtonie. Jaki jest rzeczywisty cel wizyty tak wysokiego rangą polityka amerykańskiego? Tu jesteśmy skazani trochę na spekulacje, dlatego że rzeczywiście ta wizyta jest dość niespodziewana. Po drugie, to uzasadnienie, mówiąc uczciwie, nie budzi wielkiego zaufania. Też i rzecznik Departamentu Stanu, pytany na konferencji prasowej, uchylił się trochę od odpowiedzi, jaki jest rzeczywisty powód podróży Blinkena do Kijowa. Mnie się wydaje, że tu mamy trzy w gruncie rzeczy sprawy, ale one się chyba skoncentrują wokół jednego problemu, czyli wokół przyszłości wojny. W tym sensie to zapoznanie się z przebiegiem i z tą fazą kontruderzenia czy kontrofensywy ukraińskiej jest jednym z tych elementów. Ale nie jedynym. Mieliśmy niedawno do czynienia ze spotkaniem Putina i Erdogana w Soczi. Które podobno zakończyło się niczym. Podobno, bo to też właśnie jesteśmy, tak jak pan powiedział, skazani na nieoficjalne przekazy. No z pewnością nie zakończyło się odblokowaniem tak zwanego korytarza zbożowego. Bo takie były nadzieje formułowane przed tym spotkaniem. Turcja stawiała sobie tego rodzaju cel. Tutaj póki co nie ma przełomu, ale przy okazji tych wszystkich rozmów pada zapewne wiele ważnych innego rodzaju deklaracji i ja łączyłbym te dwa wydarzenia. Znaczy, wydaje mi się, że ta podróż Blinkena do Kijowa ma związek z tym, co Erdogan usłyszał od Putina albo z jakimiś może nie tyle uzgodnieniami, co... A co Putin mógł usłyszeć? No, wydaje mi się, że tu jeszcze trzeba na jeden element zwrócić uwagę. O tym pisze dzisiaj bardzo obszernie zachodnia prasa. Mianowicie mamy zbliżenie między Koreą Północną a Federacją Rosyjską i to na kilku polach. No, po pierwsze, zapowiedź wizyty Kima we Władywostoku. Ale to jest raczej skutek tego zbliżenia. Przede wszystkim Kim odwiedził w sposób dość pokazowy w ostatnim czasie fabryki zbrojeniowe północno-koreańskie, zarówno te, które produkują rakiety, jak i zwykłą amunicję od strzeleckiej do artyleryjskiej. Z tego wyciąga się wniosek i wydaje mi się, że Amerykanie wyciągają taki wniosek, bo już Departament Stanu wysłał ostrzeżenie do Korei Północnej, do Pjongangu, że poniosą konsekwencje, jeżeli rozpoczną na dużą skalę dostawy broni i amunicji do Rosji. W tej chwili powiedzmy, że Rosja z Koreą Północną współpracuje, jeżeli chodzi o tę wymianę wojskową, natomiast to jest mikroskala. Tak, właśnie tu chodzi o skalę, dlatego że do tej pory te informacje o zakupach, one mówiły o tym, że to raczej kupowali na potrzeby tak zwanej grupy Wagnera, były robione zakupy i niewykluczone, że w ogóle były wykorzystywane kontakty samego Prigożyna i jego zaplecza. Teraz ta skala ma ulec zmianie i to jest istotny element. A drugi element jest nie mniej ważny, a mianowicie Szojgu
zaprosił Koreę Północną do uczestnictwa we wspólnych rosyjsko-chińskich manewrach morskich, które mają się odbywać i które mają być odpowiedzią na to zacieśnienie współpracy między Koreą Południową, Japonią a Stanami Zjednoczonymi po spotkaniu w Camp David. Tam też się mówiło o stałych manewrach, czyli powstaje coś na kształt takiego trójkąta. Jeśli dodamy do tego Iran, to będziemy mieli czworokąt państw rewizjonistycznych, które dążą do wzruszenia porządku, ale też, co jest jakby tu kluczem do rozumienia tej wizyty Blinkena, to może być zapowiedź, tak to jest interpretowane, przedłużania wojny, czyli tego, że Rosjanie przygotowują się do kolejnej fazy. Miedwiediew niedawno mówił, że w tym roku podpisano 280 tysięcy, ile ja dobrze pamiętam, kontraktów. Nawet jeśli przesadza, to tu nie chodzi o dokładną buchalterię, tylko chodzi o taki sygnał polityczny, że Rosjanie chcą przedłużać tę wojnę, będą mobilizować kolejne siły, będą pozyskiwać broń z państw takich jak właśnie Korea Północna. Niewykluczone, że i Chiny na większą skalę, o czym też się mówi od pewnego czasu, zaczną zaopatrywać Rosję. Czyli mamy realną perspektywę przedłużania wojny na Ukrainie. Stąd to pytanie, w jakiej fazie jest ofensywa. Czy ta ofensywa jest w stanie nam dać jakiś przełom strategiczny? A jest w stanie, bo po tych kilku miesiącach wydaje się, że nie jest w stanie. Niektórzy nawet stawiają taką tezę, że Zełenski zdecydował się na tę kontrofensywę jeszcze przed szczytem wileńskim po to, żeby niejako zmusić Zachód do większego zaangażowania militarnego, pokazać, jak bardzo jesteśmy zdesperowani i jak bardzo potrzebujemy waszego sprzętu i waszego wsparcia, żeby przełamać linię wroga. Musimy pamiętać, że polityka, zwłaszcza w czasie wojny, jest w sposób organiczny spleciona z tymi działaniami liniowymi. W związku z tym ta interpretacja, o której pan mówi, ona jest dość oczywista. To znaczy szereg działań, które podejmowała strona ukraińska w ciągu tych 18 miesięcy wojny, one miały również na celu jakby uzyskanie większego zaangażowania sojuszników z Zachodu we wspieranie Ukrainy. Bo pamiętajmy, że żaden formalny sojusz między NATO czy państwami NATO a Ukrainą nie jest zawarty. To jest pewien proces. Więc ta ofensywa też miała taki, moim zdaniem, wymiar. Tylko pytanie, czy ta ofensywa jest w stanie osiągnąć cele strategiczne, jest o tyle zasadne, że to jest kwestia czasu. Do tej fali jesiennych opadów, które, jak się uważa, zatrzymają te działania ciężkiego sprzętu w związku z trudnością przemieszczania się, no mamy 3 tygodnie, może miesiąc. Czyli ten czas jest dość ograniczony i wydaje się, że to jest zbyt krótko, żeby dojść do morza i odciąć te rosyjskie, przeciąć rosyjskie siły na dwie części, co było celem strategicznym tej ofensywy. Znaczy, to nie znaczy, że ofensywa się zakończy niepowodzeniem, bo jest przełamana pierwsza linia tak zwanej linii Surowikina. Ten wyłom jest poszerzany, czyli mówi się też o tym, że Rosjanie są już na tyle osłabieni, iż nie są w stanie kontratakować na flankach, co potwierdzają te informacje, a może brak informacji o tym, że tych kontrataków rzeczywiście nie ma. No ale to jeszcze nie oznacza, w moim odczuciu, że Ukraina osiągnie swój cel strategiczny. Być może zdobędzie ważne miasto Tokmak, no i to chyba będzie wszystko, co tej jesieni uda się zrobić. No i w związku z tym pojawia się pytanie o przedłużenie wojny, o perspektywę jej zakończenia, o to, jakie siły Ukraina jest w stanie zmobilizować na potrzeby kontynuowania wojny, bo z tym jest coraz trudniej, niestety. Te straty są po stronie ukraińskiej niemałe, a z pewnością, porównując potencjał demograficzny, one są już odczuwalne. Czy być może istnieje jakaś perspektywa rozpoczęcia rozmów pokojowych, o czym też już się mówi w środowisku eksperckim, różne warianty są analizowane. A czy to jest dobry moment na to, żeby rozpocząć takie rozmowy i czy rzeczywiście po stronie rosyjskiej jest
zgoda na to, żeby takie rozmowy rozpocząć, bo jeżeli przyjmiemy, że ten scenariusz przedłużającej się wojny rzeczywiście zostanie zrealizowany, to on jest najbardziej na rękę Rosjanom. Chyba. No, ja powiem tak. Scenariusz przedłużającej się wojny z pewnością nie jest na rękę stronie ukraińskiej. Zwłaszcza w sytuacji, jeżeli ta pomoc wojskowa Zachodu nie wzrośnie w sposób skokowy. No bo jeżeli byłaby realna szansa, że Zachód zacznie wreszcie dostarczać Ukrainie pomocy wojskowej o takiej skali, że Ukraina będzie w stanie zbudować siły zdolne pokonać Rosjan, to być może ta gra na czas miałaby sens. Ale dzisiaj takich zapowiedzi w gruncie rzeczy nie ma. Raczej nadal mamy do czynienia z taką polityką skalowania pomocy. Amerykanie nie mają zamiaru odejść od tej linii postępowania, bo uważają, że eskalacja cały czas nam zagraża. Czyli jeżeli oni skokowo zwiększą pomoc, to Rosja może eskalować. Z drugiej strony Rosjanie raczej sygnalizują gotowość przedłużania wojny, kolejnych mobilizacji, czy tam kolejnych poborów, pozyskiwania sprzętu zarówno z własnego sektora przemysłowego, który przechodzi na potrzeby produkcji wojennej, jak i z importu. To jest zapowiedź gotowości do długiej wojny. No, jeżeli w związku z tym mamy do czynienia z dwoma tego rodzaju opcjami, to mówienie o zakończeniu wojny w gruncie rzeczy musiałoby oznaczać zgodę strony ukraińskiej na pokój lub zawieszenie broni na warunkach rosyjskich. Ja nie wykluczam, że o tym będą te rozmowy. Czyli uważa pan, że Blinken, czyli Biden tak naprawdę będzie namawiał Zełenskiego do tego, żeby zgodził się na rezygnację z części terytoriów okupowanych w tej chwili przez Rosję? Czy namawiał, to zbyt daleko chyba powiedziane, natomiast będzie sondował gotowość strony ukraińskiej do rozważenia tego rodzaju pola wyboru. Bo w przeciwnym razie mamy do czynienia z dwoma zmiennymi, które są po prostu niepewne. Czyli nie wiemy, jak długo będzie kontynuowana pomoc amerykańska i pomoc Zachodu dla Ukrainy, czy jej skala nie będzie malała w związku z pewnym znużeniem wojną, znużeniem opinii publicznej. To jest potencjalny czynnik ryzyka, ale nie mniej istotny czynnik ryzyka jest związany z faktem, że te zasoby kadrowe, zasoby ludzkie strony ukraińskiej, one się też niestety wyczerpują. I ostatnie działania rządu w Kijowie, czyli po pierwsze taką falę kontroli w administracji wojskowej, która odpowiadała za pobór, po drugie falę kontroli w komisjach lekarskich, które wydawały zaświadczenia o zdolności do służby wojskowej. No i w końcu dymisję ministra obrony. W końcu też dymisję ministra obrony. Podjęte działania, żeby tych, którzy wyjechali z Ukrainy na podstawie załapówki po prostu, ściągać z powrotem czy deportować na Ukrainę. Mówi się nawet o takich, powiedziałbym, łapankach w niektórych miejscach Ukrainy. Te informacje w ostatnim czasie, one się nasiliły, szczególnie w mediach zachodnich, i one budują takie obawy po stronie polityków zachodnich, że być może ta wydolność ukraińskiego państwa i też społeczeństwa, żeby kontynuować wojnę, no ona ma swoje ograniczenia i być może nie tyle wyczerpuje się, co już widać z tym pewne problemy. I to też trzeba sprawdzić też w rozmowach pewnie face to face, bo to jest jakby kluczowy czynnik kontynuowania wojny, czy politycy ukraińscy, klasa polityczna i społeczeństwo ukraińskie rzeczywiście gotowe jest do kolejnych wyrzeczeń, niestety też kolejnych ofiar, bo skala tych ofiar, musimy mieć świadomość, jest znacząca. No to wszystko powoduje, że jesteśmy w takim punkcie, ja nie powiedziałbym przełomowym, bo u nas się nadużywa tego określenia, ale ważnym. Ważnym po to, żeby określić strategię na najbliższe kilka, może nawet kilkanaście miesięcy. Czy
Pana zdaniem Zełenski i grupa polityków z nim związana jest w tej chwili przygotowana na to, żeby usiąść z Putinem do stołu i rozmawiać o zawieszeniu broni bądź pokoju, no tak jak pan powiedział, niestety na warunkach rosyjskich. Poza tą polityką zagraniczną i poza tym obszarem wojennym czy też wojskowym, no, na Ukrainie toczy się normalne życie, czy prawie normalne życie polityczne. W ostatnich miesiącach widzimy, że Zełenski ma bardzo, bardzo silną opozycję wewnętrzną. I czy on nie będzie się bał tego, że angażując swój autorytet w to, że wygramy tę wojnę, damy odpór Rosji i odbijemy zagrabione tereny, a później siadając z Putinem do stołu, że to jest jego koniec politycznej kariery? No właśnie dlatego ta sytuacja jest bardzo delikatna. Jeśli w ogóle mówić o podążaniu w stronę pokoju, to ceną pokoju nie może być, czy nie powinien być upadek ekipy Zełenskiego i przejęcie władzy przez jakiś nowy układ. Dlatego, że ten nowy układ siłą rzeczy jest pewną niewiadomą. Znaczy nie wiemy, czy on będzie w stanie kontrolować sytuację na Ukrainie i nie wiemy, jaką on będzie politykę zagraniczną uprawiał. Potencjalne ryzyka są tutaj bardzo istotne, bo są też gracze, którzy sygnalizują na przykład swoją gotowość zaangażowania się w odbudowę Ukrainy. Mam na myśli Chiny. I to też może być czynnik, który w jakimś scenariuszu może się obrócić przeciwko interesom Zachodu. Ja podam przykład. Na przykład, jeżeli rządzący na Ukrainie się zmienią i nowa ekipa będzie uważała, iż powinna bardziej się zwrócić w stronę Chin, nie rezygnując oczywiście z tych celów, jakie deklaruje, czyli integracji z Zachodem i z NATO, no to może się okazać, że zamrożenie konfliktu ułatwi Rosjanom uwolnienie części sił, które są dzisiaj zaangażowane w wojnie na Ukrainie. Uwolnienie tych części sił z kolei zmienia relacje sił na wschodniej flance NATO. Wschodnia flanka NATO jest nadal niegotowa, żeby odstraszać Rosję. W związku z tym to wszystko jest bardzo delikatna materia. Zełenski i jego ekipa tutaj też uprawiają bardzo, bym powiedział, zręczną politykę, wiedząc, jakie jest znaczenie strategiczne Ukrainy dla Zachodu. Oni też sygnalizują to, że gdyby Zachód na przykład, mówię w pewnym uproszczeniu, odwrócił się od Ukrainy, przestał pomagać Ukrainie, to Ukraina ma pewne pola wyboru, nie jest skazana w zupełności na to, żeby przyjąć tego rodzaju sugestie ze strony dotychczasowych sojuszników. W związku z tym to jest bardzo delikatna materia i tu potrzebna jest pewna ostrożność polityczna. Nie można, wywierając presję na Ukrainie, doprowadzić, że Ukraina zmieni swoją pewną generalną linię polityczną, albo przynajmniej ją skoryguje, bo ta korekta może być potencjalnie groźna. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że Ukraina niewiele w sumie od Zachodu uzyskała w takim instytucjonalnym sensie, to znaczy nie została zaproszona do NATO. Optymistycznie uważa się, że w roku 2030 Ukraina być może wejdzie do Unii, co wydaje się mało prawdopodobne. Tak? Odbudowa w gruncie rzeczy, te plany odbudowy, one stanęły w miejscu. Trwa wojna, niewiele się... Nie ma chętnych, którzy by zaangażowali swój kapitał w tej chwili. No właśnie. W związku z tym ta sytuacja jest po prostu dzisiaj trudna i nie można nawet jeśli ktoś chciałby wywierać presję na Kijów, żeby Kijów zaczął myśleć o zakończeniu wojny w trybie jakichś rozmów z Rosją, to trzeba to robić niezwykle delikatnie, bo sytuacja może się wymknąć spod kontroli. Do władzy mogą dojść na Ukrainie siły nieobliczalne albo nam nieznane w ogóle. I to może interesy Zachodu mogą zostać w ten sposób nadwątlone. To musimy mieć tego świadomość. Ukraina jest jednak pewnym czynnikiem samodzielnym. Obecna ekipa też sygnalizuje, że to nie jest taka relacja, jak mówią o tym Rosjanie, bo Rosjanie mówią, że Kijów słucha Waszyngtonu. No, Kijów w pewnym obszarze tak,
ale też sygnalizuje gotowość samodzielnego działania. Te akcje przeciwko lotniskom strategicznym w Federacji Rosyjskiej no, też mają taki wymiar pokazania pewnej samodzielności czy przeciwstawienia się nawet tej linii politycznej Bidena i Sullivana. Chciałem zapytać o to, czy jak duże jest prawdopodobieństwo, że Zachód odwróci się od Ukrainy. Pan mówił o tym zmęczeniu, naturalnym zmęczeniu wojną. W niecałkiem odległej perspektywie mamy wybory w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili widzimy, że wszystko przynajmniej na to wskazuje, że Donald Trump będzie wybrany przez republikanów. W tych sondażach, te sondaże pokazują, że no, ma tę republikańską większość. Oczywiście później są wybory prezydenckie. Natomiast istnieje ta doza ryzyka, że Trump z Bidenem, zakładając, że Biden będzie chciał kontynuować swoją misję, wygra i wtedy Stany Zjednoczone mogą się od Ukrainy odwrócić. Odwrócą się Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Wielka Brytania też będzie miała mniejsze zainteresowanie, żeby wspierać Ukrainę. To jest realny scenariusz? Mnie się nie wydaje, żeby Stany Zjednoczone mogły się od Ukrainy odwrócić w taki jakby demonstracyjny sposób. Dlatego, że mówiąc w pewnym uproszczeniu, Ameryka zbyt dużo już zainwestowała. Nie chodzi tu o pieniądze, tu chodzi o pewien kapitał polityczny, też i o pewną wizję działania i ładu międzynarodowego. Zbyt dużo zainwestowała, żeby dzisiaj mogła zarzucić tego rodzaju politykę, bo gdyby taki ruch został wykonany przez Waszyngton, to byłoby jednak w świecie odebrane jako porażka Stanów Zjednoczonych. Porażka Stanów Zjednoczonych no, ma daleko idące konsekwencje. Nawet nie wiem, czy przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego nie stanęłaby pod znakiem zapytania. Poza tym, mówiąc już brutalnie, ten scenariusz przedłużającej się wojny, w której nie jest bezpośrednio zaangażowane nie są siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. Chcę powiedzieć, że jest korzystny dla Ameryki, ponieważ Rosja się wykrwawia. Tak, oczywiście, że tak. Jest w tym sensie korzystny dla Ameryki, że Rosja traci część swojego potencjału, a Ameryka i sojusznicy, bo my też na tym korzystamy, to nie ma co się oszukiwać, mają czas, czy uzyskują dodatkowy czas, żeby zbudować nową architekturę bezpieczeństwa na wschodniej flance. Tego się nie zrobi w 2 tygodnie, ani nawet w rok. Na to jest potrzebny dłuższy czas i takie wiązanie sił rosyjskich wojną na Ukrainie brzmi to bardzo cynicznie, ale jest korzystne z punktu widzenia Zachodu. Problemem oczywiście jest co innego, mianowicie czy Ukraina wytrzyma tego rodzaju przedłużającą się wojnę, bo te potencjały ulegają ścieraniu. W tym sensie, moim zdaniem, Amerykanie nie odwrócą się od Ukrainy. I ja bym był zaskoczony, gdyby nawet Trump wygrał wybory i niezależnie od tego, co deklaruje, tego rodzaju działania szybko podjął. Chociaż musimy pamiętać, że to jest perspektywa roku 2025. Czyli mamy jeszcze do tego momentu 15 miesięcy ewentualnie wojny. To jest bardzo długi czas. I tu się jeszcze niestety wiele może zdarzyć. Tu raczej chodzi o coś innego w moim odczuciu. A mianowicie o to, że opinia publiczna, która jest istotnym czynnikiem w państwach demokratycznych, nie tyle odwróci się od Ukrainy, co będzie już zainteresowana nieco innymi sprawami. Ta presja opinii publicznej będzie malała, presja wywierana na kongres, wywierana na administrację, a w związku z tym forsowanie nowych pakietów pomocy będzie trudniejsze. A jeśli będzie trudniejsze, to będzie w związku z tym ta skala pomocy raczej malała niż rosła. I to będzie powodowało, że przedłużająca się wojna może w pewnym momencie przestać
leżeć w interesie Stanów Zjednoczonych. No bo jeżeli będziemy mieli z jednej strony do czynienia z wyczerpywaniem się potencjału Ukrainy, a z drugiej strony będziemy mieli do czynienia z pewną słabnięciem fali pomocy, no to ta zdolność do stawiania oporu Federacji Rosyjskiej nie będzie rosła. I pojawia się wtedy pytanie, czy my nie mamy do czynienia z takim pyrrusowym rozstrzygnięciem, nawet jeśli tę wojnę się wygra, to za jaką cenę. Są wszystko niezwykle ważne kwestie, szczególnie dla takiego państwa jak Polska, która w tym rachunku sił na wschodniej flance musi brać pod uwagę to, czy Ukraina jest czynnikiem zdolnym w przyszłości realnie odstraszać Rosję. Na koniec chciałem zapytać o Prigożyna. Pan wspomniał o tym, że Wagnerowcy mogli zbroić się, zasilać się w broń w Korei Północnej. Pan wierzy w to, że on zginął, czy to jest mistyfikacja? Tego nie wiemy. Okoliczności pogrzebu Prigożyna są dość, powiedziałbym, zagadkowe. To znaczy taki, powiedziałbym, prywatny charakter, dość pospieszne, niedopuszczenie do możliwości, nie wiem, zbadania szczątków Prigożyna, jakichś tam czynników, nazwijmy to, niezależnych czy społecznych, to tylko mnoży te pytania. No, wśród weteranów grupy Wagnera wręcz jest dość popularny pogląd, że tenże Prigożyn nie zginął i gdzieś tam się znajduje, czekając na lepsze czasy, co chyba jest w ogóle generalnie rysem mentalności rosyjskiej, bo tam od setek lat bez przerwy pojawiali się jacyś cudownie ocaleli potomkowie carskiej rodziny, albo warto pamiętać, przez ile dziesiątek lat dyskutowano, czy Anastazja przeżyła masakrę carskiej rodziny, czy nie przeżyła. W związku z tym oni mają skłonność do takiego myślenia. Mnie się wydaje, że to w sumie z naszej perspektywy w ogóle nie ma znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że ten aset, czy ten zasób, jakim byli ludzie, którzy tworzyli grupę Wagnera, on nie został zniszczony. To oni zostaną zagospodarowani przez inne prywatne armie, które powstają w Federacji Rosyjskiej i będą podporządkowane różnym graczom. Gazprom buduje taką formację, zresztą nie tylko, gubernator Krymu Aksjonow też buduje tego rodzaju ochotniczą armię. Co, oni mogą być i będą wykorzystywani w Europie, na Białorusi, Ukrainie, w Rosji? Czy może jednak wrócą tam, gdzie czuli się najlepiej, czyli w Afryce? Oni będą wykorzystywani tam, gdzie będzie potrzeba, żeby ich wykorzystywać. Czyli mogą być i w Afryce, i w Europie, i w innych regionach świata. A w Polsce? Świata. W Polsce również, oczywiście. Ja bym tego nie wykluczał. Chociaż nie mam takiej skłonności, żeby straszyć, bo u nas też jest taki zwyczaj straszenia Polaków, że zaraz się zacznie jakaś wojna. No to na to musimy być oczywiście mentalnie przygotowani, ale ja nie widzę, przynajmniej na razie, takiej perspektywy. Co nie zmienia faktu, że po pierwsze tych ludzi z grupy Wagnera trzeba traktować w kategoriach żołnierzy służb operacji specjalnych, czyli mówiąc potocznie komandosów, bo oni zresztą wywodzą się w sporej części z tego rodzaju formacji, a zdobyli już doświadczenie bojowe, którego nie powinno się lekceważyć. A w związku z tym to są prywatni komandosi, którzy mogą penetrować przestrzeń krajów postrzeganych przez Federację Rosyjską jako wrogie. A ponieważ my jesteśmy postrzegani jako państwo wrogie, no to musimy się liczyć z tym, że próby penetracji naszej przestrzeni w rozmaitej postaci przez tego rodzaju formacje będą podejmowane. A wyobraża pan sobie, że to byłby taki atak frontalny, czy jednak oni byliby przerzucani przez granicę Unii Europejskiej i NATO i tutaj dokonywali jakichś działań sabotażowych? To
to nie jest, wie pan, kwestia, że tak powiem, wydolności mojej wyobraźni, bo ja jestem sobie w stanie to wszystko wyobrazić. Tak. Ja uważam, że każdy scenariusz jest możliwy. No, przytoczę taki przykład. Jeszcze przed wojną, w 2019 roku, w Berlinie, niedaleko Reichstagu, zastrzelony został przez rosyjskiego killera Zelichman Hangoszwili, taki skonfliktowany z Kadyrowem, wywodzący się z Gruzji, ale Czeczeniec. On tam był emigrantem w Niemczech, został zastrzelony. No i ten morderca, czy ten zabójca, musimy wiedzieć, że on zaopatrzył się w broń w Polsce. On przyjechał, poleciał do Paryża, przyjechał potem najprawdopodobniej samochodem przez Niemcy do Polski. W Warszawie zaopatrzył się w broń, wrócił do Berlina i tam wykonał tę egzekucję, strzelił Hangoszwilemu w głowę. Oni tu już są, musimy mieć tego świadomość. W związku z tym to nie jest kwestia obecności bądź nieobecności, tylko skali tej obecności i tego, czy zapada decyzja o uruchomieniu scenariuszy destabilizacyjnych. Na razie wydaje mi się, że takie decyzje nie zapadły. My też prawidłowo reagujemy, pokazując swoje zdecydowanie i to, że się nie poddamy, w sensie nie ma sensu zastraszać Polski, bo to nie zmieni naszej polityki, a koszty mogą być poważne. No ale to nie jest recepta na to, że takie działania nie będą podejmowane w przyszłości. Mogą być podejmowane. Dziękuję bardzo.